Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku z FIFA Mobile zrobię sobie test Cristiano Ronaldo w wersji Ultimate Toc. Według wielu osób jest to na chwilę obecną najlepszy napastnik w całej grze. Oczywiście nie licząc tutaj tych kart Icon Prime, bo one są najlepsze, ale free to play podobno Ronaldo jest najlepszy. Także sobie go tutaj kupię. Ja go tam widziałem około 19 milionów tam. Ultimate jeszcze 5 dni będą trwały jak totsy, to może jego cena pójdzie w dół, może do góry. A ja go kupię już teraz, żeby mieć. Także piszemy Ronaldo 98. No i tu musicie zwrócić uwagę na to, że są dwie wersje Ronaldo z Totsów. Jest Ronaldo z ligi włoskiej 101 Karta całkiem spoko, jeżeli chodzi o Skilbusta shootinga. Jeżeli ktoś z Was idzie w shootinga, to Cristiano Ronaldo, tego z Ligi Włoskiej, mogę Wam polecić oczywiście. Ale lepszą wersją... Wybacz Kieliszkowski, ale za chwilę Ci odpowiem. Lepszą wersją od 101, co ciekawe, jest ta karta z mniejszym overallem, 98% ten właśnie Cristiano Ronaldo Ultimate według wielu osób, które grały, naprawdę polecają tą kartę. Ja jeszcze nim nie grałem i co w tym Ronaldo jest takiego ciekawego, że on jest najlepszym napastnikiem w grze. Oczywiście ma tą nową sztuczkę Ronaldo Chop. Także spoko sprawa, ale to nie czyni go wyjątkowym wyjątkowym tą kartę czyni jego boost no bo patrzcie na to Ronaldo jest na pozycji STK a dostał on kartę z skill boostem attacking. attacking jeżeli ktoś nie jest wtajemniczony to jest skill boost który od początku tej edycji był oczywiście w grze ale był on dedykowany jedynie dla skrzydłowych na pozycji LW oraz RW napastnik do tej pory nie ma, miał żadnego attackinga Pojawiło się właśnie w ultimate'ach dwóch napastników z, z attackingiem. Jest to Lewandowski 105, no ale on kosztuje tam 150 milionów. No jeszcze żyła mi przeszkadza teraz. Poczekajcie jak nagram odcinek. No także Lewandowski no jest za drogi. Cristiano Ronaldo około 20 milionów, także jest znacznie tańszy. A jakby Ronaldo ulepszyć na 102 overall... To wiele osób mówi, że on jest jeszcze lepszy od tego Lewandowskiego 105, także naprawdę spoko sprawa. No a wracając jeszcze do tego attackinga, to większość osób ma składy oczywiście na napastników Second Striker'em i zawsze tak było od dłuższego czasu, że ten tylko Second Striker, Second Striker i Second Striker rzeczywiście jest bardzo dobrym boostem, ale okazało się, że dla środkowych napastników attacking prawdopodobnie jest jeszcze lepszym skill boostem od y, second strikera bo patrzcie na to y, attacking daje bardzo dużo do finishingu czyli wykończenia to jest bardzo ważne u napastnika dodaję sprint speeda dodaję też driblinga a poczekajcie chwilę przejdę do mojego składu zobaczyć tam jakiegoś y, zawodnika właśnie z y, tutaj second strikerem bo właśnie y, tak miałem y, zawodników tutaj Czekajcie chwilę. O, Second Strikera mam również na plus 16, podobnie jak Attackinga. Także dla mnie to jest, nie jest żadną e, tutaj e, problemem, żeby zmieniać skillboosta. Bo jak ktoś ma Second Strikera ulepszonego na plus 16, a Attackinga nie macie ulepszonego, to nie róbcie tego. Zostańcie przy Second Strikerze. Ale patrzcie na to. Second Striker dodaje bardzo dużo do driblingu to jest ważne, bo dzięki temu możecie okiwać obrońcę przeciwnika dodaje longshota, dodaje sprint speedy, sprint speeda, ale w ogóle nie daje finishinga czyli wykończenia a attacking daje także według mnie attacking może być właśnie dla napastnika lepszym skill boostem niż second striker, ale tak jak mówiłem, jak macie ulepszonego second strikera, to już przy nim zostajecie nie nie, nie przechodźcie na attackinga. No ale ja sobie tutaj tego Ronaldo kupię. Zobaczymy za 18 milionów, czy on będzie, czy nie. Nie ma. To pewnie za 20 milionów. No, 19,5 damy. No kurde, był jeden. Mógłbym sobie kupić. Dobra, to za 20 milionów kupimy już. Niech, ben, niech będę stratny. Trudno się mówi. No. 19,622. Dobra, kupię sobie go. Jakbym poczekał, to może za 18 milionów by był, ale trudno. Także sobie go damy tutaj do składziku i zagramy jakiś meczek, żeby go przetestować. No, formacje po ultimate'ach będę chciał zmieniać, także wypróbuję go na tej formacji. O, tak, nawiasem mówiąc, teraz odebrałem wczoraj, właśnie z tego Starpassa ikonę besta. On też ma Attackinga, także spoko. Będę chciał sobie prawdopodobnie taki skład zrobić na 3-4-3. Wiem, że tam wiele osób mówi, że 3-4-3 Flat to jest ujowa formacja. Nie da się nie ugrać, ale. Ja będę sobie prawdopodobnie coś takiego chciał zrobić. Tu pójdzie Ronaldo oczywiście. Rebicia prawdopodobnie przy pole w Ronaldo. Ale najpierw muszę oczywiście test zrobić niego. No a tutaj na LW będę chciał mm, kupić prawdopodobnie Sadio Mane. Bo on też ma attackinga z y, ligi angielskiej oczywiście z Totsów. Także sobie przejdziemy do jakiegoś meczyku. Nie będę grał faza tak bo faza tak to chyba z 2 miesiące nie grałem Tam leży i kwiczy normalnie ten tryb u mnie A o Head to Head to już nawet nie mówię Zagram sobie po prostu jakiś tutaj Ten Ultimate Special Bo i tak 5, 4 no dni jeszcze zostały Żeby to dograć do końca Także lecimy z tematem I zobaczymy czy ten Ronaldo rzeczywiście jest taki świetny jak go malują? Także lecimy. Beścik, ale chodzi tutaj mi o Ronaldo. Jego sztuczkę możecie tu zobaczyć. No to jest taka przekładanka Ronaldo Shop. Jak no możecie zobaczyć czasami. Dawniej, dawniej. Teraz to może nie za bardzo tej sztuczki Ronaldo używa podczas meczów. No taki stał się trochę bardziej drewniany, że tak powiem. Nie chciałbym tutaj oczywiście żadnego kibica Ronaldo obrażać. No ale na razie Ronaldo tutaj gola nie zdobył. Spróbuję na niego dośrodkować. Ty, jaką on główkę sadzi? Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. To może być rzeczywiście rzeźnik. Ty. Ja mu dośrodkowałem pod sam koniec pola karnego, a on skoczył do główki. Nie no, wariat niezły. To będzie dzikus. Już tak coś czuję. Podanie do Ronaldo. Za pola karnego. No! Jak to leci atomowo. Chłopie! Ten Ronaldo to rzeczywiście rzeźnik jakich mało. To jest chyba napastnik do końca gry już. Tak mi się coś czuje. On już ze mną zostanie. W mojej drużynie. Polecam wam go serdecznie. Beścik, może coś strzeli. O! Nie no. Nie udało mi się. Chciałem zrobić Finy ale mi się nie udało. No ale to jest test y, oczywiście, Ronaldo. No, takie gole to sobie mogę strzelać na podwórku. Zidane już jest drewniany. Trzeba będzie go tutaj przepolić. Widać. Ronaldo się trochę pobawi. I patrzcie jak jego walnął gola. Tutaj kto to jest z Chelsea? To Kepa. Chciał wyjąć mu piłeczkę, a się nie dało. No nie dało się. Ronaldo Utoc to jest rzeźnik. Tyle wam mogę powiedzieć w tym temacie. Kartę wam polecam serdecznie. Kupujcie, bo po ultimatech to jego cenę na pewno wywali tej karty. Ronaldo Shop, no fajny skill boost ta przekładanka, tylko trzeba się do niej przyzwyczaić, tak? No ale rzeźnik, dzikus jakich mało, to jest ten Ronaldo. Już 5 goli mi tu walnął w pierwszej połowie. Także drugie już nie muszę tutaj nagrywać, kontynuować, bo widzicie, że karta naprawdę godna uwagi, godna tego, żebyście ją mieli w swojej drużynie. Także z mojej strony to tyle. No i czytajcie się do następnych odcinków. Cześć!